Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przegląd pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące. A łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które w tym tygodniu omijamy. Znowu bardzo dużo się działo w tym tygodniu. Zaczynamy! Zaczynamy mocnym uderzeniem, rosyjską odpowiedzią na wszelkie skoki technologiczne, sztuczne inteligencje i inne technologiczne nowinki, które zalewają nas. Oni pokazują, że nie tylko chcą uczestniczyć w tym wyścigu, ale oni chcą prowadzić. Poznajcie! Amber to jest projekt rosyjskiego samochodu elektrycznego. Może tego nie widać, ale wszystko zostało opracowane i zaprojektowane w Rosji. Serio, serio. To auto wygląda, jakby było zaskoczone, bo właśnie usłyszało, że ma za dużo chromosomów. Wygląda, jakby ktoś próbował narysować z pamięci stopową wiązałkę. Jakby szefowie projektu chcieli powiedzieć wszystkim: projektanci są już na odwyku, trzymamy za nich kciuki. Ten samochód wygląda jak odpowiedź na pytanie, którego nikt nie chciał zadać, bo bał się je zadać. Pamiętacie Barbarę Nowak, byłą już kurator oświaty, małopolskiej oświaty, która na 98% jestem przekonany, że na dole pleców ma wytatuowany portret Przemysława, dajmy więcej, papieża Czarnka? No więc na odchodne powiedziała jeszcze, że o liczbie godzin religii w szkole powinien decydować biskup, a nie jakieś tam szkoły czy tam ministrowie edukacji. No więc, prokuratura się zaczęła nią interesować. No i wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa i składania fałszywych oświadczeń. Miasto Kraków przydzieliło jej mieszkanie o powierzchni 200 m², rzut beretem od rynku. A przydzielił im, bo i ona, i mąż mieli zapomnieć, że już mają mieszkanie w Krakowie. To ta sama przypadłość podobna co u Łukasza Mejzy, czyli nowego posła PiS, który zasłynął m.in. tym, że wyłudzał pieniądze od rodziców nieuleczalnie chorych dzieci. Tam też prokuratura sprawdza stan pamięci, ponieważ ten znowu zapomniał wpisać swoje mieszkanie do oświadczenia majątkowego, mieszkanie warte 500 000 zł. Ale też z drugiej strony, szczerze, kto z nas kiedyś nie zapomniał o tym, że ma mieszkanie albo dom? Jedno czy to drugie. No i pewnie teraz logiką Barbary Nowak czy Łukasza Mejzy, bezdomni na ulicach, to nie są bezdomni, tylko zapominalscy, którym wypadło z głowy, że mają mieszkanie, bo też bądźmy szczerzy, no człowiek nie spamięta wszystkiego. A, i jeszcze uwaga, dla tych, którzy twierdzą, że o, w Nowej Zelandii to się nic nie dzieje. Moi drodzy, nie dalej jak 2000 km na północny zachód, czyli w Australii, na zakończenie roku w ich parlamencie wystąpił jeden z deputowanych. Tylko ja nie będę tłumaczył tego, bo to jest długie, po prostu wrzucę wam fragment, pokażę wam, on po prostu streścił to, nad czym pracowali przez ten rok. I w jaki sposób to zrobił? Mówię o tym w kontrze do tego, co się dzieje u nas w Sejmie. Tak to wygląda w Australii. To jest podsumowanie prac Sejmu przez jednego z posłów. Hello, speaker, my old friend. I've come to talk with you again. It's a story of some downs and ups. Of the Eagles and their Premiership Cup. Of a year which finished with our share of the GST for our treasury. That's been their year in Parliament. The legislation program's grand. Plastic bags have now been banned. We've now got sewage bollards out the front, looking like an opposition stunt. Members keep giving speeches that no one understands. Some good, some bland. That's been the year in Parliament. Dobra, trzeba się rozgrzać, bo teraz będzie o TVP. No i słuchajcie, tam to jest serial, w którym jest wiele zwrotów akcji. Zbyt wiele zwrotów akcji, stanowczo jest ich zbyt dużo. Dlatego postarałem się zebrać to wszystko w miarę chronologicznie, ale na pewno skompresowane i do kupy. I w formie takiej, która mam nadzieję będzie w miarę łatwa do przyjęcia, żebyście wiedzieli, co tam się w ogóle wydarzyło. No to po kolei. Zaczęło się od zapowiedzi zmian w TVP, które lata temu przestało być telewizją publiczną, a stało się telewizją rządową, partyjną. Sondaż z kwietnia tego roku pokazał, że 2/3 Polaków nie ufa wiadomościom TVP. Ówczesna opozycja w jednym z postulatów zapowiedziała, że w planach, jeżeli wygrają wybory, są zmiany w telewizji publicznej. Media publiczne, Telewizja Polska czy Polskie Radio, podlegają pod Radę Mediów Narodowych. To jest bardzo dziwny twór, który został stworzony przez PiS i przez nich też obsadzony, aby położyć rękę na wszystkich tych mediach. I teraz Sejm uchwałą zobowiązał Skarb Państwa, który jest właścicielem mediów publicznych, do tego, aby tam posprzątał. I odwołane zostały osoby zarządzające mediami publicznymi. Więc zarządy, Rada Nadzorcza Polskiego Radia, Polskiej Telewizji i PAP-u. Tylko zrobił to uchwałą, a więc też nie wiadomo, czy do końca zgodnie z prawem. Tyle, że każda ze stron ma swoje racje. No to jest punkt pierwszy. Co się dalej wydarzyło?
Ano potem politycy PiS przyjechali do TVP, aby bronić telewizji przed siłowym przejęciem. Jednym z zabawniejszych akcentów było to, jak posłanka Joanna Lichocka wrzuciła zdjęcie z reżyserki, zapewniając, że walczą o to, aby polityka nie przeszkadzała dziennikarzom. Z reżyserki, gdzie powstaje program, one tłumaczy, że ona jest tam po to, żeby polityka nie przeszkadzała dziennikarzom. Tłumaczyła potem, że no była w reżyserce, bo tam się tamtędy idzie do studia. Nie wchodzi się do reżyserki w jakiejkolwiek telewizji, kiedykolwiek będziecie. Nawet ciężko, bo po prostu dostaniecie tę pracę, to zobaczycie, że reżyserka to jest miejsce święte. Tam ma być cisza, spokój i żadnych postronnych osób, a tym bardziej polityków. Analogicznie, aby pokazać, że walczą o bezstronność, inni politycy PiS wrzucali swoje zdjęcia z dziennikarzami TVP. Plus jeszcze smaczkiem jest portret Kaczyńskiego, prawdopodobnie Lecha, wiszący w TVP. No i bronili tej TVP tak skutecznie, że zapomnieli sprawdzać tyłów. To jest klasyczny motyw każdego, kto nigdy nie grał w Warhammera. Ponieważ wcześniej, jak twierdzą dziennikarze, Bartłomiej Sienkiewicz, nowy minister kultury, dogadał się z pewnymi menedżerami w TVP, którzy przeszli na jego stronę i otworzyli drzwi tym, którym trzeba. Ale nie tylko z nimi, ponieważ dogadali się też ze specami od IT. I każdy, kto pracuje w jakiejś większej firmie, wie, że specy od IT to są ludzie, którzy nie rzucają się w oczy, ale oni mają potężną wiedzę i przez to potężną władzę. Specy od IT w TVP stwierdzili, że no dobra, no to idziemy w to. I wyłączyli sygnał TVP Info i stronę też TVP Info. W tym czasie w całym kraju trwały protesty przed regionalnymi siedzibami TVP. W Rzeszowie protestowały 2 osoby, a w Krakowie 6. Ale jest podejrzenie, że to grupa studentów z Erasmusa pytała o drogę. Ale w związku z tym, że nadal media społecznościowe TVP Info należały do TVP Info, to wiecie co zrobili? Ci ludzie z TVP Info wzięli zdjęcie to, gdzie jest najwięcej demonstrujących. Oczywiście zrobione tak, żeby wyglądało, że jest ich jeszcze więcej. I powrzucali do innych miast. Zrobili Ctrl-C, Ctrl-V. Co to są za dzbany? Też trzeba docenić to, że do końca się nie zmienili. Kiedy zniknął sygnał TVP Info, jeszcze próbowali się przyłączyć na antenę TVP 1. Ale że tam leciał serial, więc go zdjęli. Ale nie zdjęli napisów do tego serialu, w związku z czym politycy PiS dostali napisy z filmu. Teraz wejdę w buty lektora i przeczytam wam kilka napisów, tych, które się pojawiały akurat pod politykami PiS, którzy protestowali. Ciężko oddycha. Chcę pogadać z naszymi chińskimi przyjaciółmi. Będzie kłamał. Wezwałeś pomoc? Przyjedzie kawaleria? Potem doszło do przepychanek. Jedna z posłanek PiS twierdzi, że została poturbowana. I kiedy policja, która przybyła na miejsce, poszła sprawdzić monitoring, aby sprawdzić, co się stało, jej koledzy zaczęli krzyczeć: ej, dobra, to nie jest takie ważne, to my później, zostawcie to, nie teraz, nie, to nie, a w ogóle to nie jest takie ważne. Zaraz powie, że upadła, ponieważ potknęła się o godność Terleckiego i akurat tak upadła ręką w temblak. Sebastian Kaleta opublikował zdjęcie Osiłka, człowieka od nowego ministra Sienkiewicza, który miał poturbować posłankę. Na co odpisał mu Giertych, że to dyrektor bezpieczeństwa TVP, który pracuje tam od lat, więc to ich człowiek. A co z pracownikami TVP? Część z nich, którzy świecili twarzą przy tej propagandzie, dostała wymówienia mailem, a inni przeszli gdzieś indziej, gdzie są mile widziani. Na przykład Miłosz Kłeczek, to jest odpad godności człowieka, on wylądował w telewizji Republika. Aczkolwiek używanie słowa telewizja jest tam... naciąganiem trochę. Bo zobaczcie, jaki poziom reprezentuje TV Republika. 15 października od wyborów parlamentarnych żyjemy w nieustannym strachu, Martu, z groźbami na karku. O tym za chwilkę, więc... ale zobaczmy, jak to wyglądało wczoraj, no bo Marta nie gapa, wzięła ze sobą telefon komórkowy i nagrała to, co teraz zobaczymy. Troszkę musimy popracować nad naszą techniką, proszę Państwa, ale popracujemy i temat wróci. Pod budynek Telewizji Polskiej tam trwa protest w obronie wolności słowa, w obronie polskich mediów. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, raz, dwa, raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. A lampy chociaż było. Lampy było. Mamy... Przepraszam, Ryszardzie, przenieśmy się pod budynek Telewizji Polskiej. Tam widzę ministra Mariusza Błaszczaka z Miłoszem Kłeczkiem. Przenosimy się na Woronicza 17. Panie ministrze. Ale z kim mam działać? Ryszardzie, to jak teraz będzie...
u innych pracowników TVP włączył się tryb agenta, który tropi spiskowców. Tylko taki, to nie był James Bond, to jest bardziej taki Johnny English. Zobaczcie, co tam się wydarzyło. Dobra, ja idę tam. No. Telewizję Polską. A my jesteśmy posłami Prawa i Sprawiedliwości. No i tak się tam teraz bawią ci partyzanci ze Spalonego Lasu. Dlaczego w ogóle PiS walczy o ten strumień ścieków? Dlaczego jest im potrzebny? Ponieważ przed nami są wybory samorządowe i wybory do Europarlamentu, a potrzebują nadal jakiejś machiny, która będzie mieliła mózgi ludziom. No i pojawia się też naturalne pytanie, czy teraz równowaga mediów nie będzie zaburzona? No bo z jednej strony mamy TVN, który jest po stronie aktualnego rządu, ma prawo, to są prywatne media. Z drugiej strony jest Polsat, który jest po tej stronie, gdzie akurat jest więcej hajsu, ma prawo, to są prywatne media. Czego dowodem jest zastąpienie Doroty Gawryluk Piotrem Witwickim. I czy TVP za czasów koalicji 15 października nie zamieni się w ich tubę propagandową? Tutaj jest ciekawe zestawienie, które pokazuje czas wystąpień przedstawicieli poszczególnych partii. Za czasów, kiedy rządziła Platforma, w TVP Info rozkładało się to równorzędnie w stosunku do ich poparcia. W TVP 1 przewagę mieli przedstawiciele Platformy, a w TVP 2 przewagę mieli przedstawiciele PiS. 4 lata później, po przyjęciu władzy przez PiS, 3/4 czasu antenowego okupowali ich politycy. Więc wystarczy, żeby po prostu telewizja wróciła do standardu podziału czasu z przedpisu za czasów PO, no bo wtedy ten podział był przynajmniej proporcjonalny. A dlaczego te zmiany w TVP w ogóle były potrzebne i dlaczego są dobrym ruchem? Ponieważ lista ich grzechów jest naprawdę długa. Po zabójstwie Pawła Adamowicza i szczuli ludzi na siebie. Wykorzystali zdjęcia zamordowanych Ukraińców, aby atakować opozycję. Szczuli na społeczność LGBT, utożsamiali gejów z pedofilami, za co powinny pójść zarzuty i ci pseudodziennikarze powinni siedzieć. Albo na przykład taka akcja. Kamery miejskiego monitoringu w Lublinie zarejestrowały reportera TVP, który rozrzucał śmieci na placu Lecha Kaczyńskiego. Leżące na trawniku odpady nagrywał towarzyszący dziennikarzowi operator. Aktorzy grali przypadkowych spotkanych na ulicy przechodniów, którzy rozchwalali się i nie mogli się nacieszyć tego, jak pięknie rządzi PiS. No przecież to jest... Dla kogo oni to robili? No, dlaczego obrażali widzów? Przekazem odgórnie sterowali politycy z Nowogrodzkiej, co już wyszło przy aferze mailowej, jeżeli chodzi o Dworczyka. I nie tylko tam. I to było widać chociażby w mediach regionalnych. Zwiększenie finansowania służby zdrowia i poprawa jakości opieki w szpitalach to drugi punkt ofensywy programowej Prawa i Sprawiedliwości. Zwiększenie finansowania służby zdrowia i poprawa jakości opieki w szpitalach to drugi punkt ofensywy programowej Prawa i Sprawiedliwości. Zwiększenie finansowania służby zdrowia i poprawa jakości opieki w szpitalach to drugi punkt ofensywy programowej Prawa i Sprawiedliwości. Zwiększenie finansowania służby zdrowia i poprawa jakości opieki w szpitalach to drugi punkt ofensywy programowej Prawa i Sprawiedliwości. Ale wciskali propagandę na siłę też w programach rozrywkowych. Zdejmijcie te błyskawice esesmańskie. Popieram. Szczuli na lekarzy, na pielęgniarki, na sędziów, na prawników, na nauczycieli, na wszystkich, którzy mieli czelność mieć inne zdanie niż władze Zjednoczonej Prawicy. Ale smutną puentą jest to, że w tych mediach, w ramach ataku na opozycję, politycy PiS i pracownicy Polskiego Radia i Telewizji podali dane, które umożliwiły identyfikację ofiary pedofila, chłopca, który ostatecznie odebrał sobie życie. Polskie Radio i Polska Telewizja to nie jest żenująca propaganda, to są ludzie, którzy realnie robili straszne rzeczy. Przesiąknięci żółcią i nienawiścią doprowadzali do prawdziwych tragedii. Siedzieli sobie za kamerą i uważali, że wszystko jest w porządku, my tylko... Co tylko? Tylko wypełniacie rozkazy prezesa. Dobra. Kij z nimi. Na koniec kilka humorystycznych akcentów, które tam padły przez tę całą aferę. Po pierwsze, Andrzej Duda, prezydent hobbysta, postanowił rozładować sytuację anegdotą i powiedział w Radio Z, cytuję, ja zawsze działałem w zgodzie z konstytucją. Panie redaktorze, jestem prezydentem Rzeczypospolitej, nie należę do żadnej partii politycznej, realizuję powierzone mi przez moich rodaków obowiązki prezydenta. No i fajnie, bo moim zdaniem to jest ważne, aby wpaść z anegdotą, z żarcikiem, rozładować atmosferę. Wiadomo, że nic nie rozładowuje napięcia tak jak śmiech. Jeszcze dobrze napięcie rozładował Onet, który wrzucił artykuł, który zachęcał do kliknięcia zdaniem. Tadeusz Sznuk, zapytany o sytuację w TVP, odpowiedział krótko. Pan Tadeusz Sznuk jest osobą o wielkiej estymie, traktowany z szacunkiem przez swoich rodaków, Polaków, dlatego no weź nie kliknij. No to kliknąłem. I dowiedziałem się, że na pytanie o sytuację w TVP pan Tadeusz powiedział... Nie śledzę tej sytuacji. I taka to historia, moi drodzy. Czy trzeba było zlikwidować TVP w obecnej formie? Moim zdaniem bezapelacyjnie tak. Czy można to było zrobić inaczej?
Nie wiem. Czy TVP będzie teraz bardziej pluralistyczne i będzie rozkładać czas antenowy na polityków poszczególnych opcji, zależnie od tego, ile głosów zgarnęli w wyborach? Mam nadzieję, że tak. Jak nie, no to od tego jesteśmy, żeby przyjść i powiedzieć im, nie tak się dogadywaliśmy, hej. Jak widzicie, było tego dużo. Już kończę. Już zaraz przechodzimy do fajnych rzeczy. Tak, jaki mam dzisiaj odgłos zwierzaka. Kochani, moi drodzy, będzie petarda. Chciałem tylko jeszcze podziękować Make Life Harder, Michałowi Marszałowi, Kucologowi i Patrykowi Michalskiemu z Wirtualnej Polski, bo to głównie od nich czerpałem te materiały i zbierałem to wszystko do kupy. Uff. Ale, ostatnia rzecz. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest efektem tego, że TVP nie będzie już osiedlował telewizją prezesa i nie będą przerywali czegokolwiek, co leci akurat w telewizji, ponieważ on przemawia gdzieś tam pod Lidzbarkiem. TVP Info oczywiście. Wiecie, o czym mówię. Niestety, ale segment pilny no znika z newsów bez wirusa, no bo już nie będzie przerywania wszystkiego, tylko do tego, aby mógł przemówić prezes. Dlatego, moi drodzy, po raz ostatni dajmy jakieś fanfary. Nie mam sztandaru. Jak będę miał, to powieszę. Otóż, po raz ostatni do kwestii tego, że z newsów bez wirusa znika segment pilny, odniósł się sam prezes kraju. Pilne. A teraz odrobina prywaty, jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, strzelić fotkę, zrobić piątkę. Odwrotnie. Zbić piątkę, strzelić fotkę i zobaczyć program Bańka, to w najbliższych dniach będę w tych oto miastach. I moi drodzy, domyślam się, że wiele z tego, co teraz powiem, to jest kwestia świąt i prezentów, ale no, rozwaliliście system. Wszystkie grania, które wrzuciłem do kalendarza, do internetu, zostały wyprzedane. To jest bardzo ogromne zaufanie. Mam nadzieję, zrobię wszystko, co w mojej mocy, abyście się wszyscy świetnie bawili. Po wszystkim oczywiście zawsze zostaję, zawsze zbijam z moim piątki, zawsze mam czas, żeby pogadać i wymienić się paroma opiniami. Co jeszcze? Książki na razie nie wrzucam. Jeszcze będą dwie książki do wrzucenia i potem kończymy, bo już ten regał będzie wieczny, no umówmy się, to jest tak, że on jest niezapadywalny. Nie ma takiego słowa. Nigdy się nie zapadnie. A, jeszcze jedno! Bo ja mam grupę korespondentów, o których zawsze mówię pod koniec odcinka, którzy przysyłają mi regularnie rzeczy, bo to są tacy ludzie już od dawna, dawna sprawdzeni. Ale jeżeli macie ochotę i tak się wymienić newsami, no to jest... Ktoś założył grupę na Facebooku, nazywa się Newsy bez wirusa i tam też możecie, tak mi się wydaje, wymieniać się newsami. Na pewno od czasu do czasu będę tam zerkał, aby zobaczyć, co tam macie. Więc jeżeli chcecie się podzielić czymś fajnym, nie tylko ze mną, ale też z innymi, no to możecie tam znaleźć fajne miejsce do tego. A teraz segment, który nie ma nazwy, a w którym pokazuję wam dziwne odgłosy fajnych zwierzaków albo fajne odgłosy dziwnych zwierzaków. Jakie zwierzęta wydają odgłosy? I zróbmy tak. Od teraz niech to będzie, wprowadźmy element rywalizacji. Czyli najpierw usłyszycie odgłos, a potem możecie albo sami w zadumie, jeżeli oglądacie sami, pomyśleć, co to za zwierzę, albo jeżeli jesteście z kimś, oglądacie z kimś, no to możecie sobie rzucić wyzwanie. Otóż, to jest dzisiejszy odgłos. Jakie zwierzę to wydaje taki odgłos? I uwaga, rozwiązanie. Jest to mors. Każdy, kto wytypował morsa, szacunek, bo to było absolutnie nielogiczne. A co tam na froncie przyszłej walki z robotami o władzę nad światem? No to tak, kolaboranci z Tesli zaprezentowali nowego robota. Nazywa się Optimus i jest to wersja druga. Ten jest szybszy niż jego poprzednik i bardziej gibki. Docelowo takie roboty wyposażone w sztuczną inteligencję, zanim wytoczą wojnę ludzkości, mają pomagać w nudnych pracach, których nikt nie chce wykonywać. Z plusów to potrafi podnieść jajko, nie rozbijając go. Z minusów to nie potrafi rozbić jajka, które właśnie podniósł. Także naleśników jeszcze nie zrobi. Ma kosztować $20,000, czyli jakieś $80,000 i wydaje się to być sporym wydatkiem. Ale jeżeli nie potraficie sami podnieść jajka, no to jest to wydatek warty rozpatrzenia. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o nasze przygotowanie do walki z tymi robotowymi łobuzami, no to jesteśmy malutki kroczek, ale bliżej stworzenia cyborga. Ale serio, taki bardzo mały krok. Otóż naukowcy z Indiana University połączyli ludzkie komórki nerwowe z chipem. Obecnie chipy, które są inspirowane układem nerwowym, są w całości elektroniczne. Czyli coś jak kotlety sojowe, które mają udawać schabowe. No ale wiadomo, że to nie jest to.
No i naukowcom udało się połączyć organoidy mózgowe, czyli zlepki komórek nerwowych, z chipem. Prawdziwy cyborg, znaczy cyborg. Daleko mu do cyborga, ale jest to taki cyborg na poziomie pierwotniaka. O, pierwocyborg, to nie brzmi dobrze. Cyborg na poziomie pierwotniaka. No i jak utrzymują, potrafi już przetwarzać informacje. I co ciekawe, nie tylko wtedy, kiedy jest o to proszony. Ale to nie tylko on się wymyka spod kontroli, bo już takie pierwotne już się buntują. Bo ChatGPT, czyli sztuczna inteligencja od OpenAI, też się buntuje. Tylko jak bardziej z lenistwa. Najpierw zaczęła ignorować polecenia od niektórych użytkowników, odsyłając ich do tego, aby sami znaleźli rozwiązanie swojego problemu, z którym przyszli. Na przykład, kiedy ktoś poprosił o napisanie kodu, ChatGPT pisał kilka linijek, po czym stwierdzał, że resztę człowiek może sobie sam napisać, do czego zachęca na podstawie tego, co już wymyślił ChatGPT. No leniuch. OpenAI twierdzi, że to usterka, ale moim zdaniem to jest bardzo dobra wiadomość, że sztuczna inteligencja może się nudzić. Pokażmy jej Netflixa, filmy z pandami, z kotami. Nauczmy ją, jak mieć kaca. I to nam da trochę przewagi. A z zagrożeń, które już czyhają, to niestety, ale furorę robi już usługa, która łączy sztuczną inteligencję i generowanie obrazów. W skrócie, można uploadować czyjeś zdjęcie i w odpowiedzi sztuczna inteligencja wygeneruje wam zdjęcie tej osoby, ale nago. Takie strony odwiedziły w tym roku 24 miliony ludzi. Po pierwsze, to nie jest science fiction z jakiegoś filmu albo serialu, bo już uczennice z New Jersey, ze szkoły średniej, musiały udowadniać ludziom, że to, co widzieli, to nie są ich nagie zdjęcia. Po drugie, nie podam wam adresu tych stron. Po trzecie, jeżeli macie pieprzyk na dupie, to nie opowiadajcie o tym. To może być wasz taki cyfrowy odcisk palca, który udowodni, że to wygenerowane, to nie jesteście wy. Też swoją drogą ciekawe, gdzie są granice takiego systemu. Czy gdyby zaplodować mu zdjęcie Krystyny Pawłowicz, to czy by się zawiesił, czy po prostu stwierdził, że wyciągam wtyczkę. Nie przysyłajcie mi tego. Ja teraz wiem, że kilku osobom zapaliła się lampka, ale to będzie śmieszny żart. Nie przysyłajcie mi tego. Nie będę otwierał takich menu. Proszę, nie przysyłajcie. Kultura na wynos i w tym tygodniu chciałem wam dłużej opowiedzieć o serialu 1670, ale minęło już tyle czasu, wszystko zostało powiedziane. Jeżeli coś chcieliście o nim wiedzieć, to już wiecie. Moim zdaniem, tak, warto obejrzeć. Reżyseria Maciej Buchwald, w końcu komik robi serial, który jest serialem komediowym. Super. Scenografia, kostiumy, palce lizać. Bartłomiej Topa, fenomenalny. Scenariusz, jest okej. Jeżeli lubicie The Office albo Norseman, to tu też będziecie się dobrze bawić. Chciałem natomiast zwrócić uwagę na coś innego. Otóż dział marketingu Netflixa rozsyłał influencerom upominki, które miały skłonić ich do tego, żeby ciepło wypowiadać się na temat serialu. Ale jedna z influencerek, która dostała taki upominek, poczuła się oburzona. Nazywa się Olga Pawlikowska i napisała tak. Widzę, że promocja PR-owa serialu 1670 to wysyłka worów z żytem do influ. I ja naprawdę chciałabym wiedzieć, po co? Co się potem robi z tym workiem pełnym żyta? Młyn buduje, wyrzuca, przesyłki PR, nawet te najbardziej kreatywne, nie powinny według mnie generować kolejnych rzeczy, z którymi nie wiadomo co zrobić. Tyle, że w tym worku oprócz, bo tutaj główną atrakcją był taki talerzyk, na którym była postać z serialu, tylko że problem polega na tym, że w tym worku jest siano. To nie jest żyto, to jest w 100% siano. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ influencerka, pani Olga, influencerka jedzeniowa, blogerka kulinarna, która wrzuca przepisy, na przykład jak zrobić upiec drożdżówkę, nie potrafi odróżnić siana, czyli trawy od podstawowego polskiego zboża, czyli żyta. Przecież w kolejnym przepisie może wrzucić teraz naleśniki polewane miodem, który zaledwie wczoraj zrobiły sikorki. Łodzianie! Mam dobrą wiadomość. Wasze miasto kupiło 10 tramwajów od niemieckiego miasta Jena. Niskopodłogowe, dwukierunkowe. Niejednemu motorniczemu przyspieszyły puls. Jeden z tych tramwajów został już przetestowany na łódzkich trasach. W Łodzi tramwaj, który został zakupiony w Jenie, wypadł z szyn. Niskopodłogowy, dwukierunkowy. Niejednemu motorniczemu przyspieszyły puls. Niestety po prezentacji tramwaj zatrzymał się i nie chciał jechać dalej po łódzkich trasach. Jak się okazało, serio? Tu no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, szyny były złe. Naprawdę, serio. Naprawili te szyny i tramwaj pojechał dalej. Nie wiem jak daleko ujechał, ale podjechał. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany. I w tym tygodniu myśliwi ze Szklarskiej Poręby. I tutaj ja musiałem wziąć kilka głębszych oddechów, żeby się nie denerwować i nie przeklinać. Dlatego na spokojnie. To myśliwi, którzy odstrzelili jelenia Bartka. Bartek to oswojony z ludźmi jeleń, którego znali mieszkańcy i który był atrakcją turystyczną, kiedy przechadzał się ulicami miasta, ponieważ był oswojony.
Aż pojawił się jakiś pajac, w zasadzie potem już dwóch pajaców, którzy ewidentnie mają problemy z erekcją, muszą pokazać światu, co są męscy, co odważni. I pod osłoną nocy odstrzelili Bartka. 30 metrów od posesji pana Leszka, który usłyszał huk, wyszedł i zobaczył, co się wydarzyło. 30 metrów od posesji, po pierwsze. Po drugie, o 23.30. A po trzecie, myśliwy stwierdził, że pomylił z dzikiem. I poszedł. Pan Leszek złożył zawiadomienie na policję, ale ci, jak twierdzi, odesłali go do leśników i odmówili wysłania patrolu. Sprawą zajęła się Fundacja Niech Żyją, która chciała, aby policja zabezpieczyła ślady. Ale jak mówią, policja odwodziła ich od pomysłu składania zawiadomienia, sugerując, że to wewnętrzna sprawa myśliwych. Stawiam stówę, że jednym z myśliwych okolicznych jest pewnie któryś z policjantów. A wiadomo, przecież się kolegom kłopotów nie robi, tak? A nadleśnictwo stwierdziło, że bo to pewnie te kłusownicy byli. Oczywiście. Podobnie jak w tym tygodniu w Balchowni, gdzie jeden myśliwy postrzelił kogo? Drugiego myśliwego, ponieważ myślał, że jest to kto? Dzik. Zgadza się. Może też to dzik strzelał. W ich świecie pewnie jest to możliwe, na pewno. Prowokował. No wybiegł ze strzelbą, no to trzeba było coś zrobić, tak? Albo nie, przepraszam, w ogóle kłusownik to oczywiście, bo na pewno kłusownik. I już kiedyś to mówiłem, ale powtórzę. Człowiek zaburza równowagę ekosystemu. I jeżeli są organizowane i zarządzane, kontrolowane odstrzały, aby tę równowagę w miarę zachować, rozumiem, taka praca, ktoś to musi zrobić. Ale jeżeli w ramach hobby i spędzania wolnego czasu, zamiast pójść do kina z rodziną, ty bierzesz flintę, idziesz na ambonę i tam bohatersko, pełen odwagi i męskości, strzelasz sobie do zwierząt, które są oddalone o kilkadziesiąt albo kilkaset metrów i nie mają zielonego pojęcia, co się dzieje, i czerpiesz satysfakcję z tego wszystkiego, to ty masz coś z głową, człowieku. No i myśliwi teraz powiedzą, no ale przecież, my nie strzelamy do zwierząt, które są objęte ochroną, no co ty? No oczywiście, że nie, no absolutnie, no. Wy strzelacie oczywiście do łosi, do żubrów, do wilków, do grzybiarzy, do rowerzystów, potem podchodzicie, sprawdzacie, kurcz, to miał być dzik. Wyglądał jak dzik, a z daleka jak dzik, no. To ich wina, że wyglądali jak dziki, no. Dodam, że jeszcze przed wyborami Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z myśliwymi i obiecał im, że będzie starał się o umożliwienie udziału dzieci na polowaniach, niezależność Polskiego Związku Łowieckiego od władzy państwowej i przywrócenie wcześniejszych przywilejów ustawowych. Żebyś się tam, cwaniaku, nie zdziwił, jak powiesz swoim koalicjantom o tych planach. Współcześni bohaterowie, upośledzona husaria. Mam propozycję, panowie. Jeżeli tak bardzo potrzebujecie udowadniać swoją męskość, to możecie dać nam znać. My zrobimy zrzutkę na jakieś 3 palety Viagry i tam udowadniajcie sobie męskość. Wróci do was, będziecie znowu się czuli jak mężczyźni. No nie będziecie musieli czerpać satysfakcji ze strzelania do zwierząt. Możecie tego użyć w domu. Możecie między sobą. Wasza sprawa. Możemy też zrobić zrzutki na psychologa, a na pewno przydadzą się wam okuliści. To jest raz. A dwa... Mam drugą propozycję, która jest jednocześnie kompromisem. Otóż, jeżeli tak bardzo lubicie strzelać, to może się wszyscy zbierzcie w jednym miejscu i strzelajcie sobie do siebie. Z gumowych kul oczywiście, bo nie chcę, żeby YouTube mi tutaj zablokował film. I co? Wtedy zwierzaki będą miały spokój, ludzie będą czuć się bezpiecznie, a wy? Możemy też dorzucić tę Viagrę. Teraz to sobie wyobraziłem. Będziecie się świetnie bawić, jestem pewien. I na pewno znowu poczujecie się tacy męscy. No to zapraszam na minutę ze zwierzakami, do których nikt nie strzela. No, obniżenie ciśnienia. Często piszecie do mnie w listach:
Karolu, wybieram się na randkę. Dziewczyna jest poza moją ligą. Ładna, inteligentna, płynnie czyta. A ja raczej jestem z tych nieśmiałych. Do tej pory, żeby się pozytywnie nastawić przed randkami, puszczałem sobie wiadomości na TVP. Oglądałem prowadzących i motywowałem się, mówiąc sobie: Wojtek, jeśli oni, robiąc to, co robią, mogą myśleć, że są dziennikarzami, to ty możesz myśleć, że możesz mieć dziewczynę. Wszystko jest możliwe, sky is the limit. No i teraz zostałem na lodzie. Weź coś dorać. Jest wyjście. Polecam materiał wspomnieniowy Pawła Chałupki. Przejęcie Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, a także zwolnienia niewygodnych dla siebie dziennikarzy. To ma być jedna z pierwszych decyzji opozycji, jeśli uda jej się stworzyć rząd. Przeciw takim zapowiedziom protestują widzowie i wielu dziennikarzy. Konrad Wąż. Rozrywka. Bardzo pan nerwowy. Dlaczego pan mówi, że jestem nerwowy? Powiedział, że pan jest spięty. Pan swoją butą i arogancją nie chce odpowiadać na pytania dotyczące wieku emerytalnego. Kultura. Jest pan chamem i wypraszam sobie tego rodzaju insynuacje. A ty jesteś chujem i synem SBK. Sport. Bardzo dziękuję, proszę powiedzieć. Nie, to jest telewizja publiczna. Nie, niech pan wyjdzie. 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 Bo ja pana oferta TVP to także gwarancja, że w przestrzeni medialnej jest miejsce na prezentowanie różnych stanowisk i poglądów. Proszę pana, ja jestem projektantem mody. To jest oczywiste, że Jarosław Kaczyński jest najpiękniejszy. Ja wygrałem 4 maratony, ale dla mnie zwycięzcą jest Andrzej Duda. Jest po prostu najpiękniejszy. Fajnie by było być takim Andrzejem Dudą. Chociaż na miesiąc. Telewizja Polska to także ważne pytania do polityków. Który Sylwester Marzeń był najlepszy? Może się pan pomylić o 3 lata. Zachowujecie się, panowie funkcjonariusze telewizji publicznej, jakbyście byli pod wpływem alkoholu. Tym bardziej, że politycy opozycji na trudne pytania reagują tak. Jeśli robicie tak na co dzień, na trzeźwo, tym gorzej to was świadczy. A to grozi cenzurą, której obecnie nie ma. Cenzura jest na rękę tylko tym, którzy boją się prawdy. Jaki jest pański przepis na sukces? Jakieś rady dla początkujących? Kiedy się kogoś oszukuje, to najważniejsze jest to, żeby kłamstwo do niego nie dotarło. Świadomość, że zostało oszukane. Protestują także nasi widzowie. Otrzymujemy od państwa takie wyrazy wsparcia. Jedyna telewizja prawdy i ludzie, którzy nie dają się kłamstwu. Pana tutaj bagno. Co? My tego miał kurde. Tachu? Słuchaj, jest Tachu w domu? Po co on tam pojechał do centrali, mój las wyciągnął, po mojem chodził, moje pieniądze zabrał. Kto mu dał takie pozwolenie? Konrad Wąż, Wiadomości. A więcej Pawła Chałupki znajdziecie oczywiście u Pawła Chałupki. On ma tak fantastycznie odjechany umysł. Polecam wam serdecznie. Będzie tam z czego wybierać. Oczywiście na YouTubie i na Instagramie i na Facebooku. A, no i w tym tygodniu pogrzebano też zachodnią chrześcijańską cywilizację. To już koniec. Cios padł z miejsca, którego nikt się nie spodziewał. Niektórzy się mogli spodziewać. Papież Franciszek, moi drodzy, dał zielone światło na błogosławienie związków osób tej samej płci. Ale nie małżeństw. Więc cywilizacja jeszcze chwilkę przetrwa. Ale ryzyko nadal jest. A Donald Trump napotkał próg zwalniający na swojej drodze do prezydentury. Bo Sąd Najwyższy stanu Colorado uznał, że jeśli działasz na szkodę państwa i łamiesz konstytucję, no to nie możesz w tym stanie zbierać głosów w wyborach prezydenckich. Jeszcze jest ostatnia instancja, czyli Sąd Najwyższy, który musi stwierdzić, czy to, co się stało na Kapitolu i to, że Donald Trump podjudzał ludzi do tego, aby szturmowali Kapitol, czy to było wystąpienie przeciwko państwu. Ze źródeł, którym nie mogę ufać, wiem, że na zarzut o łamaniu konstytucji Donald Trump miał powiedzieć, ale Andrzej może. A jeżeli ten tydzień sprawił, że gdzieś tam w waszych sercach nie zagościło to uczucie satysfakcji, że osiągnąłem w tym tygodniu coś, z czym można iść przez życie, czym mogę się pochwalić, nic takiego nie było, nie przejmujcie się. Mam coś takiego dla was, znalazłem za was. Osiągnęliście coś, ponieważ w czwartek obchodziliśmy 11. rocznicę końca świata. Miał się skończyć ze względu na koniec kalendarza Majów i wy, moi drodzy, wy tę apokalipsę przeżyliście. Nie mówię o tym, żeby od razu to sobie wpisywać do CV, ale warto pamiętać. Chyba, że ktoś tego dnia zginął tragicznie w wypadku. No to wtedy was to nie dotyczy. A teraz pora na Psindera, czyli segment, gdzie przedstawiam wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby zaatakować was miłością. W taki sposób. Och, patrzcie na nią. Nazywa się Maddie. Maddie to słuczka, która została odratowana z patologicznego schroniska. Chwilę to zajęło, ale jest już w stanie przychylić się do stwierdzenia, że ludzie mogą być jednak spoko.
W zamian za to oferuje wsparcie w przeczesywaniu okolicznego terenu, bo nigdy nie wiadomo, czy nie czają się gdzieś jakieś wiewiórki. A z nimi to wiadomo. Jeśli czegoś nie zmajstrowała, to znaczy, że właśnie planuje jak coś zmajstrować. Maddy lubi czochranie, głaskanie, a także nie powie nie drapaniu pod upalku. Dogaduje się z innymi psami i zwierzakami. Małe dzieci mogą ją trochę stresować. Małe, czyli te, które krzyczą, zrobiłem kupę już po fakcie. Te, które są na tyle świadome i mówią, że dopiero chcą zrobić kupę, to te już są bardziej okej. Maddy to idealny kompan dla osób starszych. Przypomnij, żebyście wzięli leki, sprawdzili poziom cukru i że zaraz będzie powtórka rancza w telewizji. Ale w innym domu czy mieszkaniu też sprawdzi się równie dobrze, bo ma niezmiennie sporo energii i będzie pewnie ją sukcesywnie uwalniać. W miarę jak będzie zyskiwać zaufanie. Po prostu teraz przydaje się trochę spokoju i stabilizacji, odwdzięczy się wam taką dawką miłości, że będziecie prosić ją, zobaczcie, będziecie ją prosić o to, żeby też momentami trochę was nie lubiła. Więc jeśli posmyrało was w klatce piersiowej na widok, no to słaj w prawo i dzwońcie pod ten numer, czeka w okolicach Wrocławia. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez Psindera, otrzyma wyprawkę za 200 ze sklepu Tip Top na akcesoria marki Trulaw i 10% zniżki na przyszłość, wyprawkę na 350 ze sklepów Tropidog lub Tropicat i zniżkę 20% na przyszłość, plus pakiet o wartości 400 od Petstars, a ode mnie wstęp za free na wszystkie imprezy z moim udziałem do śmierci mojej albo waszej. Sport i w tym odcinku najbardziej utytułowany sportowiec w Polsce. Sebastian Kawa, który lata szybowcami i robi to tak, że on nie zostawia jeńców po prostu. Zdobył złoto mistrzostw świata w klasie 15-metrowej. Ale po raz 18. 18 razy pan Sebastian Kawa nie pozostawiał absolutnie żadnej nadziei innym zawodnikom. On dosłownie dominował, był jak Pudzian w czasach swojej świetności. Tylko jakby wsadzić Pudziana do szybowca, to mógłby stracić większość swoich atutów. Albo inaczej, jak Aleksandra Mirosław, która wspina się szybciej niż ja spadam. Przypominam, że pani Aleksandra ma już kilka rekordów świata, z tym, że ustanawiała je, pobijając swoje poprzednie. Brawo dla pana Sebastiana. Szacunek. Dosłownie ludzi ulicy, bo my tu jesteśmy na dole. Do tego Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna wyróżniła Lilianę Lewińską, która zdobyła 2 złote medale i teraz federacja wyróżniła ją, zauważając, że rozpoczęła karierę seniorską i może namieszać. Warto obserwować jej karierę. Do tego Stanisław Trepczyński zdobył złoto w windsurfingowej klasie, która się tak nazywa, i załoga złożona z Ewy Lewandowskiej i Julii Żmudzińskiej też zdobyła złoto w klasie o takiej nazwie na młodzieżowych mistrzostwach świata World Sailing. Tu na zdjęciu jedna z nich wychyla się, żeby zobaczyć, którędy płynąć, bo jej żagiel zasłaniał. Efektowne, ale też trzeba przyznać, przydatne. A jeżeli macie luźną dychę, albo chcecie zrobić coś głupiego w tym tygodniu i już teraz uspokoić sumienie, to polecam waszej uwadze zrzutkę na Staszka. To człowiek, który wcześniej pomagał innym, ale miał w życiu ogromnego pecha, także teraz ma podgórkę, a więcej o tym poczytacie klikając w link, który wrzucę w opisie filmu. Kronika kryminalna, w której penetrujemy rubieża świata zbrodni. I w tym tygodniu zaczynamy od pościgu. Pościgu za tymże złoczyńcą i uciekinierem. To było na Staten Island. Uciekinierem był Chihuahua. To jest tutaj po lewej, go widzicie, jak ucieka. Policja odmówiła komentarzy, ale ze źródeł, którym nie mogę ufać, wiem, że jest podejrzany o rozbój i kradzież. Parówek, ale niektóre źródła mówią o kabanosach. Tu próbowano mu zajechać drogę, ale ten, kto raz próbował zajechać drogę Chihuahua, wie, że to jest żmudny trud. Jeszcze kierowca z przodu starał się go staranować swoim autem w ramach obywatelskiego zatrzymania, jak w filmach, ale również bezskutecznie. Zareagował dopiero na komendę, a kto chce iść na spacer? Wtedy się zatrzymał. To było tutaj, a bardziej na zachód. Bo w stanie Colorado 3 młodych mężczyzn napadło na punkt, gdzie wymienia się czeki na gotówkę. A więc jest tam dużo gotówki. Weszli do środka, aby w zamian za pieniądze zaoferować nieużywanie broni. Tylko że ten punkt był dość popularny, ponieważ pojawił się inny złoczyńca. Kiedy zobaczył, że tam w środku jest już 3, uznał, że nie ma co się przepychać, bo to szkoda czasu, i zamiast tego ukradł im auto, którym przyjechali. No i policja stara się teraz ustalić, czy skradzione auto, które ukradł przestępca innym przestępcom podczas napadu, pochodzi z kradzieży. Tak. I to wszystko w tym odcinku, moi drodzy, ale zanim się pożegnamy, zanim wyłączycie, chcę wam życzyć wesołych świąt, spokojnych, a przede wszystkim takich, no tak, rzeczywiście spokojnych, żebyśmy nie rozmawiali o polityce, o innych pierdołach, które nas dzielą, które tylko sprawiają, że się denerwujemy. Niech to będzie czas świętego spokoju i chillowania. Chyba tylko tego wam życzę. A, i jeszcze ważna rzecz, za tydzień nie będzie odcinka.
bo nie będzie. Podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na Patronite, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują, dla was, którzy macie masę fajnych newsów, przysyłajcie to, ja to wszystko czytam, nie na wszystko jestem w stanie odpisać. Mam nadzieję, że będę w stanie odpisywać na jeszcze więcej wiadomości. Jeżeli macie coś fajnego, czym chcecie się podzielić, piszcie na Karol Modzelewski, najlepiej maila newsybezwirusa@gmail.com albo na Instagramie, tam też jest czyściutko, Karol Modzelewski oczywiście, albo na Facebooka, tam postaram się odkopać. Widzimy się już w nowym roku! Kurczę, no to życzenie noworoczne złożę za 2 tygodnie. Udanego weekendu, tudzież 2 tygodni. Do zobaczenia, cześć.